Wielki dzień nadszedł, wieszczony przed wiekami. Z nieba spadła gwiazda, rozjaśniając noc. Światu pełnemu cierpienia i łez przyniosła znak złowieszczego proroctwa, które ma się wypełnić. Znak ten dla wielu był cudowny i boski, więc wznosili modły i świętowali pełni radości. Głupcy! Zaiste krótka była ich pamięć, gdyż zapomnieli okropieństwa i wojny, przez które Nevendar niemało wycierpiał. Pradawne proroctwo odeszło w niepamięć i nie znalazł się nikt, kto by o nim pamiętał. Lecz teraz nadszedł czas. Gwiazda już tu jest. Poleje się krew, nadejdzie ból i cierpienie. Nikt nie wie, co przepadnie na zawsze, a co, jeśli w ogóle cokolwiek pozostanie. Nikt oprócz elfów. One więcej wiedzą niż ludzie. Mają dar widzenia tego, co ukrywa czas. Szczęścia nie będzie. Kruchy pokój Nevendaru jest ulotny jak sen. Wkrótce się rozwieje. W płonącej głębi piekieł, uwięziony za grzechy potężny Betrezen, do ucieczki się sposobi. On to powołał do życia ten świat. Anioł Wszechojca o sercu szlachetnym i czystym. W zamierzchłych czasach zarania Nevendaru świat doskonałym uczynić próbował. Jego majestat nie w smak był zazdrośnikom, więc oczernili go przed obliczem Boga. Gniew boski nie miał granic. Anioła wypędzono. Nazwano go upadłym za zbrodnie niezliczone, których się nie dopuścił. Przez długie lata tęsknota za wolnością w jego sercu płonęła. Wściekłość podsyca w nim pragnienie, by w zemście okrutnej skąpać świat we krwi. Teraz ma sposobność. Bliski triumf jego. Przez ogniste ściany w swoim wiecznym lochu widział lot gwiazdy spadającej z niebios. Wysłanniczka Pana świat oczyścić przybywa, by odzyskać wolność. Potrzebna mu jest moc i on ją posiądzie. Masz mitus z tej strony, a to jest już pierwszy od dawna obiecywany Disciples 3 odrodzenia. Nie no, po prostu ciągle wy na to czekaliście. Nie no, ja się przyznaję, że te bicia nie za bardzo się przypadamy za RPG-ami. Czasami mogą być za bardzo skomplikowane coś, nie wiem. Papuło osobiście jej nie znam. Opisy macie w playliście, co jak. Tak więc zaraz się dowiem. Tutaj są różne takie cutscenki, filmy, coś. Tutaj była gra. Czytaj opcję. Mamy trzy różne scenariusze. Kampania, scenariusze. Co ja tu mówię? Jako na początek zaczniemy teraz tradycyjnie od kampanii. Mamy do dyspozycji 4 kampanii. Nauczek, Imperium, Legiony Potępionych i Elfie Przymierza. Więc tak na początek, żeby nauczyć się podstaw gry, wybierzemy samouczek. Nie no, to dodamy na niską, bo ja nie jestem profesjonalistą. A tutaj po prawej mamy klasa Lorda, Watasza. Jeszcze Kilk. Arto. Idę. Wolałbym być kogoś się boją. Tak więc Watasza. Poczynamy. Wiele lat minęło od czasu, gdy Lambert opuścił mury ojcowskiego zamku. Wierna służba i uczestnictwo w licznych bitwach przyniosły mu tytuł kapitana Straży Imperialnej.
pewnego dnia dotarły do niego niepokojące wieści z domu. Lambert opuścił stolicę i wyruszył w drogę. Okej. Okay. Tak, gdy za każdym razem Graf się wczytuje, to z kawałkiem fabuły narrator czyta ten tutaj oto tekst. No to jedziemy z tym głosem. Samochód. Witaj w Discipline F3. Jest to misja treningowa, dzięki której przepoznać się z podstawami gry. Wraz z postępami w tym scenariuszu wyświetlane te umiejętności wyjaśniające różne aspekty rozgrywki. Mamy lekcję od góry w dół, z resztą odblokowuje się, gdy coś robimy po lewej, oraz filmik i opis tego ramy. Dobra, więc jedziemy z tym. Bez zwłoki. Głównego bohatera zaczepił. Oto twoja posiadłość, kapitanie. Wiele czasu zdało, odkąd to byłem zdrowotny bohater. Jeśli się pospieszymy, to trzeba się zachować przed północą. Danego obiektu. Za pomocą kółka myszy możesz oddalać i przybliżać obraz. Co to jest? Dobra, tak więc opiszemy ten oto interfejs. Naszym głównym bohaterem jest niejaki Lambert. To chyba był jakiś tam bojowy sztab. Całe dzieciństwo. No, to jest tak samo jak z Hero. Nie wiem, czy to jest Solid Gold. Nie wiem, chyba nie. Odbierać bardzo rano. Thank you.
czary ja obraniająca z tego zamku. Zobaczmy to jest dobra, w sprawie miasta to już tyle, teraz przechodzimy dalej z fabułą. Ja to bezpieczam. Atakują! To jest najbardziej podszkodowana. Moja kolej.
Wskazuj mi. Jeszcze parę... Gdzie on stoi? Stepie. Cios! A jem to ci spakowało. Ja, to ci go raczej. Udzielę pomocy. Już mi lepiej. Zostawi ten róż, prawo. Odwalimy w prawo, tutaj w prawo. Strefy wywalczam. Jak to jest straszne. Czego chcesz? Już mi lepiej. Rozkazuj. No, tutaj mamy pod jakieś tam zaroczeje. Nie wiem, jakieś resztą stare. Kiedy się przekonamy. Dobra, bierzemy tutaj, co tutaj jest. Odkrywamy dalej. Tutaj po lewej jest opis naszego bohatera. Jakie jest zbrojenie, statystyki i tak dalej. Drużyna. Mamy takie na początek... jakiego Lamberta, teraz czekaj pod władzę. Olbrzymy z tą sporą czubagą, tytan, kierunka, oraz akolita, czarodziejka, uświetlowiciel. Nie wiem, czy tu różnicę kapitanom.
O, można... Może nią sobie pobić. Małe ranicenie. Nic nie. No to przechodzimy dalej. Co dalej? Co mamy jeszcze? Budowa. Zresztą to już zobaczyliśmy. Któryś tam w fragmencie. Zresztą nad tym będzie... będzie fragment. O której minucie i sekundzie zaczyna. Jednostka. To już oglądaliśmy. Oraz koniec ruchu, czyli zamiana. Oddział wyrusza. Jest trawianie i już. Okej. W tym zamku można robić wiele. Redukowanie typu. Okej. Kogo wytropić? No, ja nie chciałem pana. Misja zostanie wykonana. No, jeszcze małe uleczenie i gitara się ma. Trzeba go wyleczyć. Jak? Kuda? Miserala. Albo skrzycić się tą jednostką, muszę się zdawać z piątym. Portal biblioteka. To najpierw trzeba by zamknąć turę. Co za debil, ja pierdolę. Szkodzi, tacy są amatorzy.
wszyscy uleczeni. Jezu. No, tyle mam jej na myśli, tyle. Co to? 2000. To tyle samo co moja stara to ma. Dobra, panie Lambert. Idziemy dalej. Zaryzykuję. Rozkazuj mi.
ściemy na jednego. Udzielę pomocy. Bardziej obedowali, ale wygrali! Dobrze, przechodźmy dalej. No, kurde, no ma... Nauka ma... Dobra, to dobiło. Zbudujemy wieżę i kończymy od Episode City Stiklesa 3. Dobra, tak więc kończymy Episode City Stiklesa 3 odrodzenie. Jeśli film się wam spodobał, to łapka, to pozostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco i mi pomóc, żebyście mieli jakieś tam dobre, lepsze tytuły, nowsze, to by proszę zasubskrybować kanał. Tak więc do kolejnego epizodu. Na razie. Jelka.